dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Katowic. Zapraszam Państwa na spacer po byłej kopalni węgla kamiennego Katowice, gdzie aktualnie znajduje się Muzeum Śląskie. Kopalnia węgla kamiennego Katowice, po niemiecku Ferdinand Grube, nieistniejąca kopalnia znajdująca się w centrum Katowic, w dzielnicy Pogucice. Działająca w latach 1823-1999. Do 1936 roku nosiła nazwę Ferdynand. Na jej terenie obecnie znajdują się siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskie oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Kopalnia Ferdynand powstała w Bogucicach z inicjatywy emerytowanego rotmistrza Ignacego Ferdynanda von Bejma, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, który 8 sierpnia 1822 roku zgłosił zamiar uruchomienia kopalni na terenie ordynacji mysłowickiej, należącej wtedy do Stanisława Mieroszewskiego. Kopalnię założył na swym gruncie hrabia Stanisław Mieroszewski, były poseł na Sejm czteroletni, przedostatni właściciel ziemi mysłowickiej, który odpowiadając na wyzwanie nowych czasów zakładał liczne kopalnie w swoich włościach. Kopalnia jest jedną z ostatnich pozostałości po Mieroszewskich w Katowicach. Kopalnia została nadana przez Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu 3 maja 1823 roku, które to nadanie 21 maja zatwierdziły wyższe władze górnicze w Berlinie. W tym samym roku uruchomiono wydobycie. Pierwotna nazwa kopalni Ferdynand odwołuje się do imienia von Bejma. Pierwszymi właścicielami kopalni byli Stanisław Mieroszewski, Ignacy Ferdynand Bejm, Izak Freud, kupiec z Tarnowskich Gór i Wilhelm Wedding z Katowic, budowniczy kopalni. Pierwszymi pracownikami nie była ludność miejscowa, lecz specjaliści sprowadzeni z Zagłębia Wałbrzyskiego, Westfalii, Olkusza i Wieliczki. Stosunki własnościowe zmieniały się kilkukrotnie, ale ostatecznie w 1839 roku ostatni ordynant mysłowicki Aleksander Mieroszewski sprzedał ją wraz z całymi dobrami mysłowickimi, w tym wsią Bogucice, Marii Winklerowej. W 1875 roku kopalnia została zalana. Do wydobycia przystąpiono ponownie po roku, przy czym przeprowadzono znaczną modernizację. W 1889 roku powstała katowicka spółka akcyjna dla górnictwa i hutnictwa, której głównym akcjonariuszem był Hubert von Kiele-Winkler. Spółka była właścicielem kopalni i przetrwała do okresu międzywojennego, od 1922 roku pod spolszczoną nazwą Ferdynand. W czasie I wojny światowej w kopalni zatrudniano kobiety, a także jeńców wojennych. W 1929 roku katowicka spółka akcyjna zmieniła nazwę na Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych. Z biegiem lat kopalnia systematycznie powiększała się o kolejne pola górnicze. Już w 1844 roku przyłączenie pola Bertram podwoiło ich powierzchnię. W 1885 roku włączono szereg innych pól: Belle Alliance, Belle Alliance II, Arthur, Farfeld, Katowic. 15 lipca 1936 roku kopalnia zmieniła nazwę na Katowice, a w 1937 roku stała się częścią należącej do polskiego kapitału Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych. Podczas okupacji została włączona do koncernu Kreiswerke Hermann Göring pod dawną nazwą Ferdynand. W zakładzie działał konspiracyjny Komitet Ochrony Kopalni z przewodniczącym Zygmuntem Żurawskim, działacz przedwojennego PPS, maszynista. Zdołał on ocalić kopalnię przed wysadzeniem przez wycofujących się Niemców,
którzy podłożyli ładunki wybuchowe. Katowice zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku, a już 30 stycznia wyjechał z niej pierwszy pociąg z węglem do Warszawy. Po wojnie kopalnię znacjonalizowano i przywrócono nazwę Katowice. W okresie 1953-1956 kopalnia nosiła nazwę Stalinogród, podobnie jak miasto, w którym się znajdowała. Wyrazem wysokiego uznania zasług kopalni Katowice w rozwoju polskiego górnictwa węglowego i dla gospodarki narodowej było odznaczenie kopalni w 1973 roku orderem sztandaru pracy pierwszej klasy. Od 1993 roku kopalnia należała do Katowickiego Holdingu Węglowego. 1 lipca 1996 roku połączono kopalnię węgla kamiennego Katowice z kopalnią węgla kamiennego Kleofas. Ostatnią tonę węgla wydobyto w 1999 roku. Obecnie na terenach pokopalnianych znajduje się Muzeum Śląskie, gmach NOSP oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Likwidacja kopalni Katowice została przesądzona w marcu 1999 roku. W lipcu 1999 roku zakończono eksploatację po 176 latach działalności kopalni. Przez ten okres wydobyto ponad 120 milionów ton węgla. W 2001 roku zlikwidowano 86 obiektów powierzchniowych. Z obiektów powierzchniowych pozostały przedstawiające w większości dużą wartość historyczną i zabytkową. Wieża Szybowarszawa II, nadszybie Szybów-Bartosz, maszynownia Szybów-Bartosz z zachowaną maszyną parową, maszynownia Szybów-Warszawa 1, łaźnia główna 1000, łaźnia Gwarek, warsztaty mechaniczne, warsztaty elektryczne, stolarnia, magazyn odzieżowy, kuźnia, siłownia energetyczna, rymarka, wieża ciśnień, 4 familoki pokopalniane. Obecnie teren kopalni wraz z odnowionymi zabytkowymi obiektami stanowią katowicką strefę kultury. Nawet umie grać.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.